Cześć, z tej strony Krzere. Dzisiaj pokażę Wam proces dodawania aplikacji do Google Play. Jestem już zalogowany do konta Google oraz jestem na stronie Google Play. Adres URL to play.google.com, flash i apps ukośnik publish i enter. Loguję się teraz do panelu dewelopera, tak zwanej konsoli deweloperskiej. Klikam aplikuj aplikację na Androida. Na Androida w Google Play. Ustalam nazwę aplikacji. W moim przypadku to będzie aplikacja pod nazwą sms-me.ga spację Universal. Tak, mam już przygotowaną aplikację. Prześlę klucz licencyjny. Ok, prześlę aplikację. Pierwszy raz dodaję razem z Wami. Jeśli nie dodawaliście jeszcze konta, to również widzicie, podobnie jak ja, pierwszy raz cały proces. Przesłany plik jest przetwarzany. Przesyłanie nie powiodło się. Przesłać pakiet APK możliwy do debugowania ze względu bezpieczeństwa. Przed jego opublikowaniem w Google Play debugowanie musisz wyłączyć. Więcej informacji o pakietach. Ok, zaraz zobaczę. Ok, przerwę na razie nagrywanie i wrócę za chwilę. Jestem już z powrotem. Po prostu w pliku Android Manifest XML musiałem dodać taką opcję, zmieniając na false. Już to zrobiłem. Mogę więc przesłać jeszcze raz plik aplikacji. Aplikacja jest przetwarzana. Tak wygląda strona po przesłaniu. Wersja 1.1 się zgadza. 6 maja dzisiaj wersja robocza. Później zmienię na już oficjalną. Obsługa tłumaczenia pakietu. Czy chcesz, czy to masz swoją aplikację do użytkowników mówiących w innych językach, kup tłumaczenie profesjonalne jakości od wychodzi w 2013.
nie będę z tego korzystać, przynajmniej nie w tej aplikacji i nie w tym czasie. Obsługiwane urządzenia 5551. Zobaczę listę. I tutaj są producenci oraz różne modele, które będą obsługiwały tą aplikację. Można również wyszukać na przykład Nexus. To są wszystkie smartfony i tablety z serii Nexus. Jakie są nieobsługiwane? Nieobsługiwane niestety jest ich 337. Później ktoś postaram się, może jakoś uda mi się zminimalizować tą ilość niezgodnych urządzeń. Na razie kliknę anuluj. Wykluczone urządzenia. Można chyba dodać. Wykluczonych, nie wiem, później do tego jeszcze przejdę. Tryb. Skonfiguruj testy beta swojej aplikacji. Nie będę raczej ze swoim beta nie ma. Tu już wersja. Myślę, że bardzo dobrze już oficjalnie zrobiona, więc testów nie będzie. Będą trwały cały czas podczas korzystania przez użytkowników. Opis. Opis to. Teraz przejdę to. Tak, trzeba teraz zrobić screenshoty jeszcze. Tablet 10-calowy, nie mam 10-calowy, tablet 10-calowego mam 7, który teraz testuję, oraz smartfon swój. Ok, no to w takim razie po kolei. Polityka prywatności. Ok. smsmenga.com. .ag, przepraszam, najmocniej. Polityka prywatności, podaję link, polityka prywatności jest zrobiona, typ aplikacji, aplikacja, kategoria, komunikacja, jest komunikacja. Ocena treści dla wszystkich. Film promocyjny. W chwili obecnej jeszcze takiego nie nagrałem. Jak zostanie stworzony, należy tutaj wprowadzić adres URL do filmiku umieszczonego w serwisie YouTube. Do screenshotów przejdę za chwilę. Do zasobu graficznych, dokładnie to się nazywa. Opis albo wzrogląd reklamowy. Na razie wpiszę taki. Później coś wymyślę ciekawszego. Najnowsze zmiany. Pierwsza jest to aplikacja, więc zmian tu raczej no nie ma. Napiszę po prostu pierwsza aplikacja albo. Nie wiem, czy muszę to pisać, ale na razie zostawię, dobrze, zostawię na razie to na bok. Tutaj
kleje. To zespół składa się z trzech osób. Po pierwsze, wolność internetu i wolność oprogramowania. Inicjatywą projektu jest oferowanie usług, które mają być w pełni za darmo dla każdego. Tworzymy usługi, które, jak mam nadzieję, nie odbiegają od tych komercyjnych. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi były udostępniane na wysokim poziomie. Jeśli brakuje Ci usługi, które moglibyśmy wprowadzić, napisz do nas. Pamiętaj, że korzystając z naszych usług, akceptujesz reklamy. No i to myślę, że taki opis wystarczy. Albo dodam coś jeszcze? Aplikacja umożliwia wysyłanie darmowych wiadomości SMS do wszystkich operatorów sieci komórkowych na terenie Polski nie będzie. Na razie póki co niech będzie taka. Najnowsze zmiany. Wersja. Jest to, przepraszam, pierwsza. No i najnowsza zaraz, też to prawda. Pierwsza wersja aplikacji. Ok. Muszę teraz przejść do zasobów graficznych. Jeśli nie masz zasobów, jeśli masz obrazków zaktualizowanych na każdy język, według używane te dla języka domyślnego. Ok. Rzut ekranów, język domyślny polski, plik JPG lub 64-bitowy PNG, bez kanału alfa, minimalna długość boku 320 pikseli. Maksymalna 3840. Ogólnie wymagane są co najmniej 2 rzuty ekranu, maksymalnie 8 rzutów ekranu na typ, czyli telefon 7-calowy, tablet i 10-calowy. Przyciągając. Ok. To ja zacznę zrobić screenshoty. Włączę aplikację i zaczynam robić screenshot. Pierwszy screenshot jest. Druga strona. Myślę, że tyle wystarczy. Teraz prześlę zaraz to do komputera.
ale skopiuję screenshot. Mogę teraz rozłączyć się. Ok. I za chwilę. Ok, najpierw wstawię te screenshoty aplikacji. Dodam jeszcze screenshot tego. Tak, mam to 3. I teraz screenshoty się ładują. Zajmę się teraz aplikacją. Aha, muszę ją niestety jeszcze zainstalować. Zaraz to zrobię. Okej. FTP 2. Wrzucę to do, niech będzie karta pamięci. I sobie zainstaluję. Od razu przejdę do SD card oraz do Picture Screenshot i skopiuję screenshoty, jak je zaraz zrobię. Okej, jeszcze widzę, że muszę tutaj pojedynczo dodawać. W takim razie drugi screenshot, trzeci oraz czwarty. Tam mi się ładuje. Tutaj przychodzę teraz do karty pamięci, instaluję aplikację. Uruchamiam. Okej, wykonuję screenshota. Pierwszy już mam, teraz drugi. A raz trzeci. Okej, mam już komplet screenshotów. Okej, screenshoty już mam zrobione. Skopiuję je na dysk komputera.
Ok, skopiowało się, mogę zamknąć. No i teraz po prostu przenoszę pierwszy screen hot. Drugi, trzeci oraz czwarty. Jak już powiedziałem, niestety 10-calowego tableta nie mam. Jeśli będę testować taki tablet z wyświetlaczem 10-calowym, to na pewno wrzucę screen hotem. Ok, to już mam, to już mam. Ikonka wysokiej jakości. Ok, to da się zrobić. Mam taki. A jak nie, to zapiszę za chwilę. Ok, to zaraz zapiszę. Szkoda, że tutaj nie zostały pokazane takie demonstracyjne, lub losowo, lub wybrane przez Google Play grafiki, które można wykorzystać, znaczy wykorzystać, jak takie wzorować się na nie, ponieważ grafika w sekcji polecane, na przykład, nie wiem, może ktoś nie wie, o jaką sekcję chodzi. Sklep Google, uruchamiam teraz na tablecie. Ładuje się. Czy to mają być to jako polecane? Play poleca? Z tego co pamiętam, miało być chyba 512, tak, 512 pikseli. Jeszcze się upewnię, czy jest OK. Tak, jest 512. Zapisuję jako PNG. A 512. Zapisz. Teraz przeciągam plik na stronę, na panel Google Play Developer Console. Grafika w sekcji polecane. No to chyba to jest ta. Nie mam takiej w chwili obecnej. Stworzę albo stworzę po prostu ją w później i dodam w późniejszym czasie. Przejdę teraz do góry, od góry do przejrzę jeszcze raz w dół.
Dlaczego nie mogę opublikować? Dodaj ikonę wysokorozdzielczości dodana. Tutaj to w takim razie zapisz. Zapisuję. Aplikacja została zapisana. I dlaczego nie mogę? Potwierdź, że ta aplikacja jest zgodna z wytycznymi na temat treści. Potwierdź, że ta aplikacja jest zgodna z przepisami eksportowymi USA. Nie znajduje się w USA, no ale cóż. Wybierz co najmniej jeden kraj docelowy, ustaw aplikację jako bezpłatną lub podaj cenę. Po dodaniu sloganu reklamowego trzeba przesłać grafikę promocyjną. Grafika promocyjna, no ok, no to na razie slogan wykasuję, dodam go później. Ok, zapisz. Aplikacja została zapisana, cenę i dystrybucja. Aplikacja bezpłatna, kraje Polska. Pokaż opcje. Aha. Można jeszcze ograniczyć dystrybucję dla tych operatorów. Moim zdaniem trochę jest to bez sensu, trochę to z drugiej strony ma sens. Niektóre urządzenia systemu Android nie mają. Nie mają po prostu kart, nie mają po prostu modułu GSM. O, tak. Ok, jest polska akceptacja. Nie jestem w Stanach Zjednoczonych, nie dotyczy mnie to zgoda. Rezygnacja z marketingu, nie reklamy mojej aplikacji, chyba że w Google Play lub usługach online bądź komórkowych należących do Google. Rozumiem, że z moim wszystkim zmian w tym ustawieniu może potrwać 60 dni. Wytyczne dotyczące treści. Ta aplikacja spełnia wytyczne dotyczące treści Androida. Myślę, że tak, z tego co się zorientowałem, to nic nie powinno być niezgodny. Właśnie zaznaczam, potwierdzam, że moja aplikacja może podlegać amerykańskim przepisom eksportowym niezależnie od mojej lokalizacji i narodowości. Zgadzam się przestrzegać wszystkich tych przepisów, łącznie z wszelkimi wymogami dotyczącymi oprogramowania, funkcjami szyfrowania. Oświadczam, że moja aplikacja może być eksportowana ze Stanów Zjednoczonych zgodnie z tymi przepisami. I tu skomentuję po prostu to tak, że z tego co tu piszę, to niezależnie od tego, gdzie się znajduję i gdzie autor aplikacji, czyli ja, jest no, w jakiej lokalizacji, to po prostu jakby przepisy USA jakby są globalne. Są jakby na cały świat po prostu, tego co tutaj rozumiem. Ale niestety zatwierdzić muszę, bo jest taki wymóg. Ok, zapisz. Produkty w ramach aplikacji. W aplikacji nie ma jeszcze żadnych produktów. Aby dodać produkty, w aplikacji musisz podać pozwolenie link do swojego. Tej aplikacji to nie dotyczy, więc po prostu pominę to. Jest. Ok, później to zamarzę. Tak, gotowe jest do publikacji. Google Cloud to usługa, dzięki której możesz przesłać dane ze swoich serwerów do aplikacji. No raczej póki co z tego korzystać nie będę. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do statystyk GCM swojej aplikacji, musisz podać klucz GCM API, aby podwiązać się w każdym nadawcy. Gdy aplikacja zostanie opublikowana, dostęp do statystyk, które ją dotyczą, możesz uzyskać. Usługi gier. Google Play. Nie, dziękuję, z tych funkcji nie będę korzystać. Jak uzyskać?
Później potem poczytam i zobaczę. Na razie klik na anuluj. Optymalizacja. Co powinienem zrobić? Pamiętaj, aby wykorzystać przestrzeń dostępną na silnocalowym wyświetlaczu tabletu. Prześlij rzuty z ekranu, prześlij co najmniej jeden rzut ekranu W10 solowych. No niestety nie mam. To niestety nie wyślę. Ale czego dopróbujemy się z... tak, aplikacja jest wspierana, ale screenshotów niestety nie mogę wrzucić, bo po prostu nie mam jak ich zrobić. I no nic nie zrobię z tego. No. Rzeczy, które już zrobiłeś, aby lepszej z aplikacji. Jak dodam screenshoty, to już będzie zrobione. No to jeszcze na szybko przejrzenie. Ale myślę, że jest ok. Tryb zaawansowany. Jak wygląda tryb zaawansowany? Przejść do alfa, przejść do beta. Jakoś nie wygląda to zbytnio zaawansowane, ale ok. Moim zdaniem wygląda nawet tak samo. Ok. Gotowy do publikacji i klikam teraz opublikuj. Twoja aplikacja została opublikowana w ciągu kilku godzin. Udostępnimy ją w Google Play. Ok. No to tak, mam już pierwszą aplikację swoją dodaną. Nazwa aplikacji SMS Mega Universal 1.0. Wersja. Cena bezpłatna. Aktualne wszystkie instalacje. Tutaj będzie liczba pewnie podanych instalacji aktualnych, zainstalowanych lub wszystkich, albo te i te będą. Średnia ocena i liczba ocen, awary i błędy. Suma błędów i awarii i nieoznaczonych ręcznie jako ukryte. Ok, ostatnia aktualizacja. No teraz dzisiaj są opublikowane. No i teraz po prostu muszę czekać na zaktualizowanie, dodanie przez Google Play do sklepu po prostu. No i myślę, że to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania, piszcie w komentarzach pod filmikiem, wpisie na blogu. Jeśli chcecie coś jeszcze wiedzieć, mogę nagrać czy też wyjaśnić jakieś zagadnienia czy coś innego. No i tyle. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Z tej strony Krzere mówił. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.